Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ostatnio na scenie politycznej polskiej widzimy bardzo duże wzmożenie medialne pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Można byłoby myśleć, że minister Ziobro wreszcie zaczął zajmować się tym, na co Polacy czekają. Czyli skrócenie na przykład oczekiwania na wyrok sądu, a wiemy, że za kadencji pana Zbigniewa Ziobry z roku na rok Polacy coraz dłużej czekają na orzeczenie. Być może również pan minister powinien się zainteresować faktem, że w indeksie demokracji, który jest co roku publikowany, konsekwentnie od 6 lat Polska stacza się coraz niżej. Jest już na 57. miejscu. Ciekawy, na jakim miejscu będzie w następnym roku. Ale wczoraj, po ogłoszeniu wyników głosowania w Parlamencie Europejskim na temat rozporządzenia pieniądze za praworządność, które przypomnę, miażdżącą większością głosów, bo 506 do 150 zostało poparte przez Parlament Europejski, minister wraz ze swoimi współpracownikami wyszedł na konferencję prasową i rzucił się na Unię Europejską. Dzisiaj również w Polsacie pan minister nazwał Unię niepraworządną i niedemokratyczną. Więc ja chciałabym powiedzieć panu ministrowi Ziobrze, że Unia Europejska jest demokratyczna i praworządna, bo jest to wspólnota wartości. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że dla pana ministra i w ogóle członków naszego rządu wartości to muszą być wartości mierzalne w pieniądzu. Ale i muszą to być wartości mierzalne w stanowiskach dla wszystkich znajomych i tych, którzy wiernie służą partii. Ale wartości, dla których my, Polacy, wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, praworządność, równość i poszanowanie praw mniejszości. I dlatego Polacy w referendum zdecydowali o tym, że Polska będzie członkiem Unii Europejskiej. Pan minister Ziobro bardzo nie lubi Unii Europejskiej. Być może dlatego też, że Unia Europejska nie za bardzo pozwala na to, żeby ją okradać. Ja mam takie pytanie do pana ministra, bo jakoś zapomnieliśmy o tej sprawie z 2013 roku, rzekomej konferencji klimatycznej w Krakowie, na której mówi się, że były wyłudzone środki europejskie. OLAF, czyli Urząd do Zwalczania Nadużyć w Unii Europejskiej, wszczął w 2015 postępowanie w tej sprawie. U nas postępowanie wszczęła prokuratura. Oczywiście prokuratura podległa panu Zbigniewowi Ziobrze. No i co z tym postępowaniem? Panie ministrze, a może to o to chodzi? A może to dlatego pan minister nie chce, żeby Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej, bo wówczas ona miałaby kompetencje, żeby te nadużycia ścigać na terenie Polski? Może to o to chodzi? Ochronienie siebie, no i chronienie swoich. Dlatego, że pan minister również bardzo mocno staje w obronie pana premiera Mateusza Morawieckiego, deprecjonując zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. Po raz pierwszy. Bo zawsze, kiedy Najwyższa Izba Kontroli, kiedy wyspecjalizowani kontrolerzy, którzy kontrolowali wiele instytucji europejskich, są znani ze skuteczności i są znani z tego, że są bardzo dociekliwi. Zawsze wtedy, kiedy składali zawiadomienie do prokuratury, ta prokuratura podejmowała czynności. A teraz? Przecież takie stwierdzenie ministra Ziobry to jest jasny sygnał do podległych mu prokuratorów. Nie wszczynać, a wszczęte ewentualnie umarzać. I pan premier Morawiecki na razie może spać spokojnie, ponieważ kolega go obroni. Ale niedługo już. Pamiętajcie panowie, że wszystko się kończy. My wiemy, że ministra Ziobrę i pana premiera łączy wspólnota. Niebywała wspólnota, wspólnota stołków. Minister Ziobro mówi, że będzie bronił
premiera Mateusza Morawieckiego, bo wie doskonale, że rozpad koalicji skończyłby błyskotliwe kariery nominatów Solidarnej Polski zarówno w urzędach, jak i też w spółkach Skarbu Państwa. Ale jak już przed chwilą powiedziałam, to wszystko ma swój kres i rządy Zjednoczonej Prawicy i sterowanie ręczne prokuraturą przez pana ministra Zbigniewa Ziobry również się skończy. A wtedy wszystko zostanie rozliczone. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani marszałek. Proszę o zadanie pytania panią redaktor Karolinę Wasilewską, TVN24. Pani marszałek, ja chciałam zapytać, czy w tym wszystkim, o czym też pani mówi, widzi pani jakieś zagrożenie dla utraty funduszy unijnych ze strony Polski? No nie tylko w momencie ich wypłaty, ale ewentualnego zwrotu po decyzji TSUE w tej sprawie. Szanowni Państwo, ja od samego początku mówiłam o tym, kiedy zaczęły się w ogóle rozmowy na temat nawet Funduszu Odbudowy, że największym zagrożeniem dla środków dla Polski w nowej perspektywie unijnej i środków, ogromnych środków z Funduszu Odbudowy jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Bo to on i jego polityka wobec wymiaru sprawiedliwości wciągnęła w Polskę w konflikt z Unią Europejską. Wciągnęła w Polskę w konflikt, no również oczywiście ze swoim własnym społeczeństwem. Próba zawłaszczenia sądów, jak zresztą Państwo widzą, ona jest po części udana, chociaż obecnie, jak Izba Dyscyplinarna nie postępuje tak, jak życzyłby sobie pan minister Ziobro, no to ta Izba Dyscyplinarna już też jest przez niego krytykowana. Tak, to jest ogromne zagrożenie dla środków, dla Polaków. Wszystko to, co robi ten rząd, jest ogromnym zagrożeniem, ale to, że toleruje premier Morawiecki ministra Ziobrę na stanowisku prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, zagraża tym funduszom. I to wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim bardzo wyraźnie na to wskazuje, że to zagrożenie jest coraz bardziej realne. Jeszcze chciałam pani marszałek, jeśli pani pozwoli, zapytać o wizytę Joe Bidena w Polsce, w Europie i brak tej wizyty. Chcielibyśmy, żeby ona była w Polsce. Właśnie, tak. I brak jego obecności właśnie w Polsce i w zasadzie skarżenie się ministra Raua na to, że trudno w ogóle nawiązać kontakt z administracją Joe Bidena. Szanowni Państwo, to jest ten wywiad pana ministra Raua, to jest kuriozalny. Przypominam tylko, że kiedy w listopadzie 2020 roku pan prezydent Joe Biden wygrał wybory, to Polska, prezydent Polski był jednym z nielicznych głów państw, którzy nie złożyli mu gratulacji. Nasz prezydent złożył te gratulacje dopiero pod koniec grudnia. No takie zachowania w polityce zagranicznej mają swoje konsekwencje. Ja przypominam sobie również reakcję naszego rządu po słynnym ataku na Kapitol 6 stycznia. Ja również pamiętam tutaj z Senatu, kiedy po tym ataku Senat przyjmował uchwałę, która wspierała naród amerykański i senatorów, kongresmenów w Stanach Zjednoczonych w obronie praworządności. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nikt nie wie, co się dzieje w Polsce. To nie jest tak, jak mówi na przykład pan marszałek Terlecki o pani prezydentce elekce Swietłanie Cichanouskiej, że ma złe informacje albo ją błędnie poinformowali. Nie. Akurat wszyscy mają świetne informacje, a szczególnie Stany Zjednoczone. I to, co dzisiaj spotyka Polskę, to jest tylko i wyłącznie w 100% wina tego rządu. I tak naprawdę minister spraw zagranicznych, ja czasami się zastanawiam, jak się nazywa, bo bardzo rzadko się pojawia. I myślę, że dobrze stało się, że pan minister Bartoszewski, który nazwał kiedyś naszych dyplomatów określonej opcji dyplomatołkami, nie dożył tego, bo brakłoby mu chyba w słowniku słów, którym mógłby określić tą dyplomację, którą mamy dzisiaj.